Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru kontraktowego Olimp o nazwie Hermes. Hermes. Powiem szczerze, że to jest pierwsza etykieta z browaru Olimp, która mi się podoba. Autentycznie mi się podoba. Co prawda, tenże Hermes, który był bogiem z Olimpu i on był patronem kupców i złodziei. Według niektórych to bardzo pokrewne profesje. On trochę wygląda, jakby miał ten taki hełm z Wehrmachtu. No ale... Ale generalnie bardzo mi się podoba. Jest, prawda, koncepcja, jest... Nawet papier jest... No nie, papier jest taki sam jak był. Ale nie widać tutaj tak mankamentów tego jak przy na przykład Prometeuszu, bo widać, że to nie jest najwyższej jakości jakaś drukarnia. Ten druk jest taki troszkę ze świata młodych, kurczę, z lat 80. Taki gazetowy nieco, ale... Ale jak najmniej, a kurde, przy tym troszkę poruszyłem. Dobra, co to jest? To jest American Pale Ale. Hermes, posłaniec i bóg podróżny, bogactwo wrażeń aromatycznych i smakowych, dostarczony głównie za sprawą najświeższych szyszek nowozelandzkiego chmielu Nelson Sauvin, znanego ze swojego winno-agrestowego charakteru. Styl American Pale Ale, słody Pale Ale, monachijski i pszeniczny. Chmiele Nelson Sauvin, Amarillo Centennial, czyli chmiele amerykańskie, a na aromat jakby, podejrzewam, że też na zimno, Nelson Sauvin, on jest chyba Australii albo Nowej Zelandii. Może i nowozelandzkiego, tak, Nowej Zelandii. Drożdże US 0,5, ekstrakt początkowy 12,1, alkohol 4,8, czyli wszystko fajnie, IBU 32. Trochę mało. No ale nic, zobaczymy jak wyszło. Co jest istotne, to, że piwo zostało uważone i rozlane w browarze Kłodawa w Bierzwiennej. To jest browar Zodiak. Znaczy no, w Kłodawie, a w browarze Zodiak. No spróbujmy. Bardzo nieładne zmętnienie. Starałem się nie zabełtać za bardzo tą butelką, ale się nie za bardzo udało. Takie trochę starego piwa zmętnienie. Kapsel czarny. No, nie najgorzej, nie najgorzej. Jest aromat chmielowy na pewno. Dobra, spróbujmy. Piwo jest zapewne niefiltrowane po to, żeby nie straciło tych, ale jest plus. W momencie jak się wlewa, to te farfocle się jakby rozbijają na drobne i robi się taka delikatna opalizacja jednorodna, bo te farfocle w butelce wyglądają naprawdę mocno nieapetycznie. Nie wiem, czy będziecie widzieli je tutaj. Widzicie? Paskudnie to wygląda. A już w szkle już wygląda ok. Tutaj jeszcze, żeby wam pokazać barwę, o. Już wygląda ok. Jednorodne takie zmętnienie. Więc jeżeli chodzi o wygląd, nie jest źle. Jeżeli chodzi o aromat. Słodowy i chmielowy. Ten chmiel taki... Białe owoce, no może rzeczywiście winogrona. Nie, no jest przyjemny. Przyjemny chmielowy aromat. Słodkich właśnie białych winogron, bo to nie są cytrusy, to nie są żywice. Może taka nutka leciutka cytrusów. Jasne, lekkie piwo. No to czyli wszystko się zgadza. Ewidentnie piwo na lato. Teraz trochę mu brakuje kopa. Jest też taka nuta chmielu w smaku, którą ja kojarzę głównie z czeskimi piwami. To jest bardzo fajne, ale kojarzy mi się z lagerem. Nie kojarzy mi się z ale'em, ale to nie jest jakby mankament.
Niektórzy nazywają to, że to jest nuta taka, takiej ściery trochę. W młodym piwie to się objawia. Mówię, ja akurat to lubię. To mi się kojarzy z czeskimi piwami z małych browarów. One to mają nagminnie. I ja to interpretuję jako smak chmielu. To znaczy nie aromat, tylko smak. Czyli coś, co czuję, jak przełykam. Za dużo tutaj się nie dzieje. Ale to nie jest piwo, w którym ma się coś dziać. Tylko to jest piwo, które ma być sesyjne, ma się dobrze pić. Łyk za łykiem. No goryczka przy piątym łyku, coś tam się zaczyna pojawiać. No ale 30 IBU, no to nie jest szaleństwo, ale nie jest też tak, żeby drastycznie tego brakowało. Raczej piwo wytrawne. Złośliwi powiedzieliby, że wodniste. Na lato jak najbardziej, na zimę pewnie mniej, ale na szczęście zima nie jest jakaś mroźna, więc też myślę, że ma swoją szansę. Oczywiście tradycyjnie lekki, mokry karton jest. No tego się chyba nie dało. Znaczy, widzę, że to jest nagminna wada, albo ja jestem uczulony na to. Bo w 8 albo 9 piwach na 10 to wyczuwam. Wydaje mi się, że z tych piw, które piłem, to jest najlepsze piwo z Olimpu. Przy czym, no mówię, to jest piwo sesyjne. To nie jest piwo, które dostarcza niesamowitych wrażeń, które rzuca na kolana, szokuje. Jest piwem, które można degustować, prawda, zastanawiając się, doszukując się niuansów. Nie. Miejmy nadzieję, że takim piwem będzie Hades, którego rozlew ma być, czyli Russian Imperial Stout, którego rozlew ma być na początku lutego. Natomiast no to jest przyjemne, takie lekkie piwo American Pale Ale z chmielem. Nieźle wyczuwalnym, co prawda coraz mocniej ten karton czuję, ale pijalność, jak widzicie, dobra. Jeżeli chodzi o pianę, też bardzo ładnie się osadza. Myślę, że jest to jedno z najlepszych piw, jakie uważano w browarze Zodiak od, nie wiem, od dekady. Taki będę brutalnie szczery. No to co? Jeżeli macie ochotę na lekkie piwo, przy którym nie będziecie się musieli za dużo zastanawiać, przy którym po prostu wypijecie i was orzeźwi, odświeży, to jak najbardziej Hermes jest dobrym wyborem. Jeżeli szukacie jakichś niesamowitych wrażeń, to pewnie ich nie znajdziecie. Ale piwo jest ok. No jest ok. Wasze zdrowie i za browar Olimp, któremu dosyć ciężko idzie, takie mam wrażenie, ale myślę, że okrzepną i że znajdą swoje miejsce na rynku. Szacunek się należy choćby za promowanie butelki Euro. To jest stara butelka, który wzór był kiedyś dominujący w polskim piwowarstwie, potem zniknęła. Głównie ze względów takich, że jest ciężka. Czy to w koncernach ma znaczenie, bo każdy... No ta butelka waży prawie pół kilograma. Około 400 gramów, jak nic. Butelki te współcześnie używane przez duże browary to jest prawie, że połowa tego, 200 kilkadziesiąt gramów. Więc tutaj jest problem taki, że względy ekonomiczne tą butelkę ubiły. W niektórych browarach w Niemczech cały czas jest stosowana, szczególnie w Górnej Frankonii. To jest bardzo dobra butelka dla piwowarów domowych. Ma gruby kołnierz, jest ciężka, jest solidna. Te butelki jak pękają, to zwykle odpada denko albo ten przy tych, prawda, mitycznych granatach. Wasze zdrowie!